Złotkowski podczas Ligi B-Fight, tak tuż po pojedynku twojego zawodnika, to może od razu tak na gorąco ocena. Troszkę opowiedz o tym, kto przed chwilą walczył i jak oceniasz ten pojedynek tego swojego właśnie człowieka. Pojedynek wygrany, zwycięzcą się nie ocenia. 3-0, Oleg Kalicki walczył. Także bardzo fajnie, troszeczkę może kondycja podupadła, ale spokojnie, pracujemy nad tym. Co to znaczy, że kondycja podupadła? No było widać lekką zadyszkę podczas tej walki, podczas końcówki, ale też może dlatego, że była różnica kilogramów między zawodnikami. To jest, jak już wspomnieliśmy, Liga B-Fight, 10. jej edycja, po raz 10. tutaj gdzieś spotykają się zawodnicy. Powiedz, skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby coś takiego zorganizować i ewentualnie jakie plany związane z B-Fight macie? Bo ty jesteś jednym ze współorganizatorów tego całego przedsięwzięcia. Jak najbardziej chcieliśmy, żeby młodzi zawodnicy, którzy przejdą w przyszłości na zawodowstwo, mieli możliwość konfrontacji, rywalizacji, spotkania się na takich prawidłowych, normalnych zasadach, jakie obowiązują na turniejach. Jest to 10. edycja, cały czas się rozwijamy, cały czas idziemy naprzód. Chcemy doprowadzić do tego, żeby ta liga funkcjonowała w ten sposób, że ludzie przez zawodnicy przez cztery turnieje zbierają punkty i dwóch najlepszych z każdej kategorii wagowej czy z każdego stylu walczy na gali finałowej, która będzie odbywała się pod koniec roku. No tylko może jeszcze uściślimy te style, których tutaj rywalizują zawodnicy. Jest to K1, boks, kickboxing z low kickiem, no i Oriental Rus. Dobra, to jeśli chodzi o B-Fight Ligę, to chyba sobie na razie wszystko wyjaśniliśmy. Jak mówimy, tam w tle widzimy, kolejne walki się toczą. Natomiast Robert, ja zapytam tak bardziej też o twoje jakieś tutaj własne plany. Ciebie przez jakiś czas, no nawet również trenersko nie do końca można było oglądać, kontuzja się przytrafiła, inaczej, reperowałeś się, o tak bym powiedział. Naprawiałem się, żeby sprostać jeszcze większym wyzwaniom, jeszcze większym osiągnięciom moich zawodników. Chciałem być w 100% sprawny, nadal nie jestem, noga się nie zgina, miałem osteotomię robią, czyli korektę kończyny, łamanie nogi. Wracam do formy po ciężkiej rehabilitacji, cały czas się rehabilituję, no ale nie mogąc już usiedzieć w domu, staram się pomagać moim zawodnikom, żeby zdobywali jak najwyższe laury. Ale co, rozumiem, że tam z tą nogą to mimo, że jak mówisz, no jeszcze cały czas jakieś perypetie się zdarzają, to wszystko też ku lepszemu zmierza. Jak najbardziej staram się, tak jak mówię, ciężka rehabilitacja, moja rehabilitantka pracuje ze mną jak tylko może, żebym jak najszybciej mógł zacząć biegać i sparować, może, kto wie. No właśnie, bo to sparowanie z tobą to gdzieś tam już oglądaliśmy nieraz. Był taki moment, że w ogóle mówiono o jakiejś akcji Złotkowskiego, jeśli chodzi o pewnych zawodników walczących w MMA. Właśnie, o to też zapytam. Jak teraz twoja sytuacja, jeśli chodzi o tę swoją współpracę i z zawodnikami MMA i w ogóle z tymi, którymi gdzieś tam można było oglądać na tych najwyższych? To tak, może zacznijmy po kolei, bo tak. Oczywiście pan Jackiewicz, który gdzieś tam z sobą zawsze był nieodłącznie, to może od niego zacznijmy. No, Rafał, na chwilę, była chwila pauzy po niestety nieudanej walce, nieudanym rewanżu. No ale co, to jest tak jak Rafał mówi, to jest jego zawód, po jednym nieudanym dniu w pracy no nie rezygnuje się z tej pracy. Wracamy do formy, z tego co jesteśmy cały czas w kontakcie, z tego co wiem, Rafał cały czas się rusza, zaczynamy już tarczować powolutku, no i czekamy znowu na jakąś propozycję. Rafał Jackiewicz jest nadal smakowitym kąskiem dla młodych, bitnych pięściarzy, którzy chcą budować rekord sobie na tak utytułowanym zawodniku. Budować rekord na Rafale Jackiewiczu, a czy Rafał Jackiewicz będzie chciał sobie poprawiać rekord w MMA? Jak wynika z twoich informacji? Czy zobaczymy go jeszcze kiedyś na jakiejś gali? Rafał nigdy nie powiedział nie, także myślę, że jest chętny. Zresztą Rafał lubi konfrontacje, lubi walczyć. Tak jak powiedział, to jest jego zawód. Walka jest jego zawodem, także czy to będzie MMA, czy to będzie kickbox, czy to będzie boks, będzie walczył. W końcu jest wojownikiem. Wojownikiem jest też Antek Mielewski, co zresztą udowodnił na podczas ostatniej swojej walki, która była na gali KSW. Dość tak chyba niespodziewanie dla wszystkich. Teraz kolejna dość niespodziewana informacja. Antoni Chmielewski będzie walczył z Michałem Materlą. Jaka akcja szykowana jest na Michała Materlę w takim razie? Akcja? No dać jak najlepszy pojedynek. No i oczywiście jak każdy zawodnik chcemy wygrać tą walkę. Antek nie boi się trudnych pojedynków. Zresztą to udowadniał nie raz. Wychodzi i robi swoje, no. Dobra, no uniknąłeś odpowiedzi na pytanie, jaka to będzie akcja w takim razie, ale rozumiem, że będziecie się przygotowywać wspólnie również w stójkę. Stójkę będzie z tobą, tak jak to zazwyczaj bywało, Antek Mielewski z tobą szlifował. Tak, tak, pomagam cały czas Antkowi, właśnie dzisiaj też będziemy mieli trening. Staramy się jak najczęściej spotykać. Tak jak mówię, no trenuję u Mirka Okińskiego, tam ma dosyć dużo sparingów, ja gdzieś tam robię tą kropkę na D. I mam wrażenie, że w ogóle jeśli chodzi o walkę z Michałem Materlą, to jemu ta stójka będzie tu przede wszystkim potrzebna, co by nie mówić. Mnie się wydaje, że to może być klucz ewentualnie do zwycięstwa Antka w tej walce.
Może, kto wie, to jest walka. Wszystko może się zdarzyć, może się skończyć w parterze, może się skończyć w stójce, zarówno dla jednego, jak i dla drugiego. To są fajterzy z bardzo dobrym rekordem, no i potrafiący uderzyć. Dobra, więcej nie wyciągniemy, jeśli chodzi o Antka Chmielewskiego. Tajemnica zawodowa, jak rozumiem. Słuchaj, jeśli chodzi natomiast o kwestię, czy to Mariusza Podzianowskiego, czy... No patrz, o Mielańczuka, Daniela Mielańczuka, że się gdzieś tyle razy mnie bił, że aż zapomniałem od tego wszystkiego. Ci dwaj panowie, w ogóle jaki twój jest układ, jeśli chodzi o S4, o współpracę z Piotrem Jeleniewskim, jak to wygląda, jeśli chodzi o twoje osoby? No na razie nie jestem w S4, dlatego też, że kontuzja, cały czas mam jakieś tam rozmowy. Z zawodnikami, tak jak ja cały czas mam kontakt z zawodnikami, bo to niezależnie, czy ja muszę być w jakimś klubie, czy nie. Jeśli ktoś chce podszkolić swoją stójkę, to ja jestem do dyspozycji i pomagam swoim warsztatem trenerskim, po to, żeby, tak jak powiedziałem, no, poprawić ich, tak? Czyli co, będziesz współpracował z Danielem czy z Mariuszem Podzianowskim? Z Danielem już współpracuję, także już jesteśmy po pierwszym treningu, no i pracujemy dalej, no. Wesoło było. Wesoło było, także... No powiedz trochę, jak zobacz. Ale na czym ta wesołość polegała? Low Kingi znowu sprzedawał, nie? Nie, było bardzo fajnie, bardzo dynamicznie i trochę się zmęczyliśmy, zarówno ja, jak i on. A rozumiem, że on bardziej oberwał niż ty. A, tego to nie wiem. Jakbyś był, to byś zobaczył. No dobra, to w takim razie wpadnę, żeby popatrzeć, jak to wygląda. A co z Mariuszem Podzianowskim? No z Mariuszem Podzianowskim na razie jakaś tam sprawa ucichła. Jest coraz bliżej do walki. Gdzieś tam... No, po prostu ucichło, no. Rozumiem, ucichło. Chociaż ostatnio widziałem, Mariusz chwalił się tym ciosem z walki z panem Gracie'em, którym go znokautował, twierdząc, że gdzieś tam przez jakiś nielokalny, jakiś zachodni portal został wybrany na jedno z najbardziej efektownych wydarzeń w ostatnim okresie, jeśli chodzi o MMA. Ale rozumiem, że jak na razie, jak mówisz, ucichło i co? Musisz wrócić do tych rozmów? Nie wiem, to nie po mojej stronie jest piłeczka w tym momencie. Także cieszę się, że ten cios został wybrany, bo ja tam, tak jak już wcześniej powiedziałem, jakąś tam kropkę nad tym postawiłem, żeby Mariusz zadawał tak ciosy i wykorzystywał swoją czystą siłę fizyczną. No. Robert, w takim razie podsumowując, jakie teraz najbliższe twoje plany, poza tym oczywiście, że wszystko ma się sprowadzić do tego, żeby się noga w miarę zginęła do końca, ale co poza tym? Co poza tym? Rozwijać ligę B-Fight, żeby było coraz więcej zawodników i coraz większe grono, coraz większe grono ściągać do oglądania tych zawodów. Rafał Jackiewicz, Antek Chmielewski, Daniel Omielańczuk. To są moje priorytety teraz na najbliższy termin. No i oczywiście Ewa Brudnicka, która wraca po kontuzji, gdzie walka nie odbyła się na Polsat Boxing Night. Też zaczynamy już powoli wdrażać się w trening. No właśnie od tego chyba powinniśmy zacząć, a kończymy na paniach. Widzisz, ja mały, słaby ze mnie dżentelmen. Ale w każdym razie to zapytam się jeszcze o Ewę Brudnicką, bo rzeczywiście, jak ty oceniasz teraz jej stan, jak oceniasz jej formę w tym momencie? No w tym momencie to Ewa się rehabilituje, także tak naprawdę nie wiem. Wiem, że cały czas jesteśmy w kontakcie telefonicznym, że noga jest coraz lepiej, kolanko już funkcjonuje, także mięśniowo też odbudowała tą nogę. Także... A kiedy będzie gotowa ewentualnie do takich wznowienia tych treningów? Mamy nadzieję, że już w przyszłym tygodniu zaczynamy coś boksować. No i nie zapominajmy jeszcze o Izu, który cały czas, pomimo tego, że skończył tańczyć już w Tańcu z Gwiazdami, cały czas podtrzymujemy tą formę, żeby wrócił do dobrego treningu, jak już wróci do Vegas. To jest chyba taka trochę perełka też, jeśli chodzi o Izu, prawda? To jest zawodnik, który, no zresztą też to, jak tam gdzieś rozmawiamy gdzieś poza kamerą, też mówi, że on ma niesamowity talent. To jest coś, czego rzeczywiście aż warte pozazdroszczenia. Ma talent, ma to coś, fajnie się rusza, trenuje na co dzień w Stanach, także ta konfrontacja moja trenerska i jego gdzieś tam przypasowało nam, zapaliśmy ten wspólny flow, rozumiemy się i to jest fajne. To jest fajne, bo to znaczy, że nie odbiegam gdzieś tam wiedzą i tymi umiejętnościami od tych trenerów, którzy trenują tam za oceanem. Izu, kiedyś o to pytano, on tak zawsze tam różnie na ten temat odpowiadał. Ja ciebie zapytam, jak ty jako trener współpracujący z nim, niego nie ciągnie do MMA? Chyba nie. No właśnie, bo on nigdy nie był zachwycony tym sportem. On nie był zachwycony. Myślę, że już tak go boks, pięściarstwo tak go mocno wciągnęło, że już zostanie tam, no i będzie starał się sięgnąć po najwyższe laury. Z tego, co ukazał się news, to już w przyszłym roku ma bić się o najwyższe tytuły znaczących federacji w boksie. Także to powiedział jego menadżer. Ja trzymam mocno kciuki. Znam jego potencjał, wiem jak bije naprawdę mocno. Także no, trzymam mocno kciuki za niego. W takim razie my też trzymamy kciuki, żeby Izu i tym innym zawodnikom również się powodziło. No nam oczywiście tak jakoś partykularnie bardziej zależy na tych z MMA, ale to nie znaczy, że innych nie doceniamy, prawda? W każdym razie... Zawodnik, który reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej, powinniśmy go wspierać, tak? Wspieramy w takim razie, wspieramy naszych. Dziękuję bardzo, Robert Złotkowski. Dziękuję uprzejmie. Dzięki.